Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie z mojej kuchni i zapraszam na pierwszy film z nowej serii na moim kanale. Są tutaj wśród Was osoby, które uwielbiają przepisy z naszej kuchni. I do tej pory większość przepisów mogliście znaleźć w daily vlogach. Ale wiem, że było to dla Was problematyczne, żeby odnaleźć jakiś konkretny przepis. Musieliście przeszukiwać te daily vlogi i nie tylko. Czasami pisaliście do mnie, czy mogę podesłać link do konkretnego filmu, gdzie znajduje się konkretny przepis. Więc wpadłam na pomysł, że od teraz wszystkie nasze przepisy z kuchni włoskiej, z kuchni polskiej, z kuchni mieszanej znajdziecie właśnie w tej serii na moim kanale i dzisiaj pierwszy przepis, pierwsze danie, zaznaczam, wszystkie zawsze są proste w przygotowaniu i każdy będzie w stanie je wykonać. I dzisiaj włoskie gato, czyli jak ja to mówię, ziemniaczana zapiekanka z dodatkami. Zaczynamy od przygotowania tortownicy. Moja tortownica ma średnicę 22 cm. Twoja tortownica może być zupełnie inna, mniejsza lub większa. Wielkość takiej tortownicy jest uzależniona oczywiście od ilości osób, które będą spożywać ciasto ziemniaczane. Ale też bardzo ważna informacja, ilość składników, które będą wykorzystywane właśnie do przygotowania tego ciasta ziemniaczanego, też jest uzależniona od wielkości tortownicy. Więc ja dzisiaj nie podam dokładnej wagi każdego ze składników, bo trzeba to niestety zrobić na oko. Co robimy na początek? Od czego zaczynamy? Od przygotowania tortownicy. Tortownicę smarujemy masłem brzegi oraz spód, a następnie posypujemy bułką tartą. Bazą naszego ciasta są oczywiście ziemniaki, które obieramy, myjemy, a następnie gotujemy w osolonej wodzie. Kolejny składnik to mozzarella tradycyjna i najlepiej, jeśli będzie również mozzarella wędzona. Wtedy ona doda takiego fajnego, charakterystycznego smaczku. Ja dzisiaj natomiast przygotuję tylko i wyłącznie ze zwykłą mozzarellą. Kolejne składniki to mleko, jajka. Będzie Ci potrzebne również masełko, parmezan, najlepiej właśnie już starty, gotowe, natka pietruszki, szynka, salami, być może jakieś inne mięsne dodatki. No i oczywiście sól, pieprz i bułka tarta. Zabieramy się za gotowanie. Przygotowałam wszystkie składniki, które będę dodawać do ziemniaków. Natkę pietruszki, pieprz. Tutaj mam prawie nieco więcej niż połowę szklanki parmezanu. Jedno białko. Nieco mniej niż połowę szklanki mleka. No i oczywiście składniki, które przed chwilą kroiłam. Jajka, mozzarellę, salami i szyneczkę. Zawsze, kiedy przygotowuję jakiekolwiek potrawy, to słuchajcie, jestem za tym, żeby jak najmniej nabrudzić i wykorzystać jak najmniejszą ilość naczyń. Dlatego też ugotowały się ziemniaki i właśnie w tym garnku będę mieszać ze sobą wszystkie mokre składniki, dodawać je tutaj. Jak już wszystko ładnie się połączy, to przerzucam ziemniaki do tych składników, a później będę wykładać wszystko do mojej tortownicy.
przełożyłam już wszystkie składniki razem z ziemniakami do tortownicy. Wygląda to tak, ugniotłam, żeby też fajnie wszystko się połączyło. I teraz zależy mi na tym, żeby zrobić taką chrupiącą zewnętrzną warstwę. Jak ją zrobić? Musimy posypać najpierw wierzch naszego ciasta bułką tartą. Teraz to w pełni zrobię. Następnie posypać parmezanem i jeszcze odrobiną pieprzu. I tak przygotowane ciasto wstawiamy do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni na 40 minut. No i mamy to takie oto pyszne, pachnące ciasto z ziemniaków z dodatkami, czyli włoskie gato. Mam nadzieję, że będzie Ci smakować, że będzie Wam smakować. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, czy zrobiliście, co dodaliście, jaka wersja jest Waszą ulubioną, Twoją ulubioną. Czekam oczywiście na komentarze i widzimy się w kolejnym filmie.